W swojej uchwale dotyczącej sposobu naliczania opłat za wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców Bolesławca, radni zgodzili się na ich podwyższenie. Podstawowa stawka wzrosła z 21 do 35 zł. Wzrosła też stawka podwyższona za niesegregowanie odpadów do 140 zł. I tutaj pojawiły się pewne wątpliwości wśród radnych. Niepokoi mnie ta druga część, to jest 140 zł. Dlatego, że jest tam napisane, że to od każdej osoby. Jak to się ma do wspólnot mieszkaniowych? Bo tu wiadomo, że zarządca powinien jakby pilnować i przekazywać mieszkańcom o tym, że będą takie kary. I na przykład w moim budynku, gdzie mieszkam przy ulicy Starzyńskiego, już zarządca takie informacje przekazał, że jeżeli nie będą mieszkańcy segregować prawidłowo, to wiadomo, że będziemy płacić za to kary. Ale kara za osobę, czyli jak w moim gospodarstwie jest 3 osoby, czyli każdy z nas miałby płacić 140 zł, dlatego że sąsiad źle segreguje i robi to nieprawidłowo. Odpady są segregowane przez mieszkańców tylko w pewnym procencie, a część z nich trafia na wysypiska w zmieszanej formie, gdzie znajdują się również te, które powinny trafiać do kolorowych pojemników. Konieczność segregowania odpadów na coraz wyższym poziomie wynika z unijnych dyrektyw. I to one wprowadzają kary dla całych gmin i miast za niespełnienie tych wymagań. Poziom segregacji zależy jednak ostatecznie od postawy konkretnych mieszkańców. Proszę mi podpowiedzieć, to jak my mamy doprowadzić do tego, żeby ci ludzie zaczęli segregować, bo jak oni dalej nie będą segregować, to Unia Europejska i rząd polski zastosuje odpowiedzialność zbiorową wobec 40 tysięcy mieszkańców, narzucając kary, za które to kary przecież zapłacimy my wszyscy, bo to miasto zapłaci, tak? A miasto nie ma swoich pieniędzy. Miasto ma pieniądze obywateli. Więc działania miękkie przestały być skuteczne. Osiągnęliśmy poziom, którego już nie podwyższymy, realizując tylko działania miękkie, edukacyjne, różnego rodzaju akcje. Ostatecznie to zatem każdy mieszkaniec poniesie koszty nieosiągnięcia przez miasto odpowiedniego wskaźnika segregacji odpadów. Problemu z oceną segregacji odpadów nie ma w przypadku domów jednorodzinnych. Jednak w pojemnikach na odpady przy blokach mieszkalnych ocenić można tylko poziom segregacji mieszkańców całego bloku. Ta swoista odpowiedzialność zbiorowa dotyka wtedy jednak tylko ograniczonej liczby mieszkańców miasta, a nie wszystkich. To nie będzie tak, że przedsiębiorca, my, strażnik miejski będzie stał przy koszu na śmieci i czekał, aż wpadnie niewłaściwa frakcja do nie tego pojemnika. Tutaj prawo mówi wyraźnie, my musimy zawiadomić mieszkańca o planowanej kontroli, my musimy zawiadomić zarządcę, więc on dostanie informację, że będzie przeprowadzona kontrola w związku z nieprawidłową segregacją odpadów. To będzie skutkiem tej naklejki, bo najpierw będzie naklejka, nieprawidłowa segregacja ona była, później my zawiadomimy, więc tutaj zarządca ma czas, żeby powiadomić mieszkańców, słuchajcie, będzie przeprowadzona kontrola segregacji, proszę was, postarajcie się wszyscy, zróbcie to dobrze, bo zapłacimy 140 zł za miesiąc. Do jakiego momentu tą opłatę wnosi? To jest jednorazowo, czy do momentu, kiedy przyjdzie, pokaja się, że już nie będę i nie ma sprawy? Te podwyższone opłaty, które są karami za niesegregowanie odpadów, będą nakładane na zasadzie decyzji administracyjnej. Tę opłatę wnosi do momentu, aż się poprawi, czyli przyjdę, pokajam się, ja się poprawię, więc okej, znowu zawiadamiamy, kontrolujemy, jest wszystko okej, więc może być tak, że ta opłata będzie tylko miesiąc. Warto przypomnieć, że czarne pojemniki na odpady zmieszane to nie są pojemniki, do których można wrzucać wszystkie śmieci. Nie mogą do nich bowiem trafiać żadne z odpadów, które mają być segregowane i wrzucane do pojemników kolorowych. I właśnie za obecność w nich tych frakcji odpadów mieszkańcy będą karani.